znaczy nasza jednostka pierwszy raz organizowała targi pracy edukacji. Inne jednostki OHP na Warmii i Mazurach corocznie organizują takie targi pracy edukacji. Czy jako organizator, czy współorganizator. Przygotowania były bardzo prężne i dużo było pracy, ale myślę, że wszystko się udało, tak jak planowałyśmy. Miałyśmy całą listę wystawców, naprawdę zgłosiło się dużo osób, instytucji, uczelni wyższych, pracodawców, szkół policealnych, także frekwencja, jeżeli chodzi o wystawców, bardzo dopisała. Tak, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Młodzieżowe Centrum Kariery zajmuje się szukaniem pracy, tak, dla swoich podopiecznych i dlatego też taki pomoc, taka inicjatywa Targi Pracy i Edukacji. W ramach działalności naszej jednostki OHP. Gdzieś się wystawców wystąpiło i się wystawiło, wszyscy raczej dopisali, tak? Tak, także dokładnie. Firmy z Ostródy i z okolic, uczelnie wyższe, szkoły policjalne i jeszcze firmy świadczące usługi jak kursy zawodowe, także dosyć dużo. Reprezentujemy firmę Wagon Serwis Ostróda. Zajmujemy się budową, naprawą i modernizacją wagonów towarowych. No i chcieliśmy się zaprezentować jako solidny, uznany lokalnie pracodawca, który zapewnia stabilne zatrudnienie, dba o rozwój pracowników. Zatrudniamy 250 pracowników produkcyjnych, głównie w zawodach ślusarz i spawacz i ludzi o takich zawodach z takimi predyspozycjami, też zainteresowaniami w tym kierunku szukamy. My rozszerzyliśmy tak jakby profile naszych kandydatów, że nie czekamy na ludzi z doświadczeniem, natomiast jesteśmy firmą, która jest w stanie zapewnić młodym ludziom szkolenie w zawodzie, więc nie czekamy na gotowych pracowników, natomiast właśnie szukamy wśród szerszej rzeszy. Jesteśmy ze szkoły CKU Ostróda. Jak widać, uczymy się w zawodach medycznych. Tutaj koleżanka jest opiekun medyczny, a ja technik masażysta. Są to zawody bardzo ciekawe, szczególnie na przykład opiekun medyczny, gdyż społeczeństwo w Polsce, jak wiadomo, się starzeje. Niestety młodych ubywa, za to starszych ludzi będzie coraz więcej i ktoś będzie musiał się opiekować nimi. To jeśli chodzi o opiekuna medycznego, a jeśli chodzi o masażystę, to jest wiadomo potrzebne, to jest rehabilitacja. Przede wszystkim musimy profilaktycznie dbać o zdrowie, żeby później mniej chorować. Zresztą jak nawet ktoś choruje, to możemy zrobić zabiegi po tym odpowiednie, które pozwolą na odzyskanie pewnej części sprawności albo całkowitej. To jest szkoła policjalna, trzeba mieć średnie wykształcenie. No i oczywiście czas wolny, no nie? Bo jeśli ktoś by miał non stop zajęty, no to nie mógłby się uczyć. Ale jeśli ktoś ma trochę wolnego czasu, szczególnie w weekendy, bo większość jest tutaj zaoczna, to jak najbardziej zapraszamy. Warto skorzystać, pogłębić swoją wiedzę, a także zdobyć nowe umiejętności. Zajmujemy się wsparciem osób oddalonych od rynku pracy, tych, którzy mają najtrudniej, najdalej. Wspieramy spółdzielnie socjalne osób fizycznych, spółdzielnie socjalne osób prawnych. Wspieramy organizacje pozarządowe, które chcą się ekonomizować, chcą tworzyć miejsca pracy i rozwijać swoją działalność. Pomagamy uzyskać dofinansowanie, sami pieniążków nie rozdajemy, ale prowadzimy doradztwo, prowadzimy szkolenia w uzyskaniu dofinansowania, dotacji na tworzenie miejsc pracy, na rozwijanie spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia socjalna to taki podmiot gospodarczy, który tworzy 5 osób,
5 osób właśnie z tego katalogu osób uprawnionych o dofinansowanie zajmuje się jakby głównym celem spółdzielni socjalnej, oprócz sfery tej społecznej, takiej reintegracji społecznej, zawodowej, jest również prowadzenie działalności gospodarczej przez samych członków. Czyli te 5 osób tworzy biznesplan, tworzy pomysł swój na biznes, świadczy swoją pracę na rzecz spółdzielni socjalnej. Przy okazji realizując reintegrację społeczną i reintegrację zawodową.